Znam, pamiętam dawniejsze czasy, lepiej pamiętam jak teraźniejsze. Jeżeli teraz u nas w Litwie człowiek dużo wie, to jemu pulę w łeb. Za wiadomstwo, że ty dużo wiesz, to tobie trzeba pulę w łeb. I tyle dużo ludzi u nas tak zabijali. To ja nie chcę rozpowiadać, nie chcę rozgłoszować, żeby mnie tak nie było. Musi być prawda i póki nie będzie prawdy, nic nie będzie. Urodziłem się w Šilele, małym miasteczku na Litwie. Mój ojciec był kantorem i koszernym rzeźnikiem. Był też mohelem, który dokonywał rytualnego obrzezania. Urodziłem się w Wilnie i chciałbym rozmawiać po polsku. Moja matka też urodzona w Wilnie w 13 roku. Mój dziadek budował ta synagoga, która jest od tego miejsca 200-300 metrów. Czy przed wojną były jakieś konflikty pomiędzy Żydami a Litwinami? Trochę były. Jak to wyglądało? Problemy zaczęły się, kiedy w 1940 roku Sowieci zaczęli okupację Litwy. Ojciec i matka byli nauczycielami. Ojciec historii hebrajskiej, a matka pracowała w Hilfduk Dochabet. Pomoc w pracy. A ja urodziłem się otamo, drugie okienko. W 1938 roku, 24 maja. Mój tato miał na imię Józef. Jeden brat nazywał się Lejba, a drugi Moshe. Siostra miała na imię Liba, a moja mama Szejna. W Šilele ponad 60% mieszkańców to byli Żydzi. Było nas około 400 rodzin. W sumie mieszkało tam ponad 2000 Żydów. Wszyscy mieszkańcy, Żydzi, Litwini, nawet Niemcy, żyli ze sobą normalnie. Nie było większych problemów. We wrześniu 1939 roku wybuchła wojna. Państwo litewskie znalazło się również w strefie wpływów III Rzeszy. W społeczeństwie litewskim nastąpił podział. Część nieduża popierała ta opcja prosowiecka. A później przyszli Sowieci, zaczęli prześladować i donosić wszystko. I zaczęli, bo wózka zrobiła się. Łoby wozili na Syberię mocno. Wszystkich takich leśniczych, policjantów na stację. I tam do wagony i na Syberię. Po tych rządach sowieckich, jakie były od 40 czerwca do czerwca 41 roku, Litwini na własnej skórze zobaczyli, co to znaczy ten dobrobyt czy raj sowiecki, tak? I naturalnie, że zrazili się strasznie do tego porządku sowieckiego i tu nastąpiło mocne wzmocnienie tej opcji proniemieckiej. I kiedy w czerwcu 1941 roku wkraczają tutaj Niemcy, to Litwini wzniecają powstanie 23 czerwca 1941 roku, które ułatwia Niemcom zajęcie tych terenów. Po pierwsze, Niemcy jak przychodzili do nas na Litwę, u nas wtedy była okupacja rosyjska, bolszewicka. My byli w radości, że już teraz zbawią nas od tego populizmu i tak dalej, i tak dalej. Niemieckie ubrania nosili te wszystkie Litwini. No tu już zapanowali Litwini. U nas w Jaszunach, przypuśćmy, tak, byli policja, złożona była
Шаулісі називали, чому Шаулісі, бо відошні походили з Шабель. І жонділ том поліцію там, Каспутіс, те назвисько я пам'ятам. От, чому пам'ятам? Бо отець завжди приходив і мав дочинення. От, бо запрошали до себе, так, і намовляли, щоб писався літвінам. Хто писався літвінам, той мог отримати чи буде з ярна якогось, чи цього, і так далі, і так далі. І втеді, в часі того повстання, вказалося теж біля негативних з'явіск, яка мала та опція між ними на наставлення антижидовське, що жиди мають тут і стонд виїхати, мають бути, якби той терен опустити. То були те офіційні документи, які втеді глошено. Ну і доходить до перших тут і мордовань людності жидовських, яка була оскаржена о колаборацію зі Зв'язком Совєтським, правда? Жидов, я теж видел, были жиды у нас, которые в Тургелях жили, жиды. Магазины снимали там, и, то им грязды на цепёны, с тыла грязды на пальто, и ходили с гряздами. А потом на грузили, и до Яшин везли, в Яшинах расшелевали. То ж литвине шли, то немцы не стреляли, литвине. Влекающаяся армия это была. Они в тих Яшинах. В фонарах, на лінцях, в фонарах стріляли. Німці видали тільки розкази, натомість виконання само наступило попрес те відділи, до яких наплинили охотниці літевці, які виконали той розказ, виконували акцію мордування людності жидовської. Свінці переконані, що роблять то для добра Литви. Ну, то немцам почебила наша помощь. Я вступилом до того війська, саванорі, охотники, саванорі, охотники. В моєму, я був, ну, не мог попіяти по-польську, по-русську, завідувачі був групи. У мене було 40 осіб в моїй відомості. Co wydarzyło się rano w poniedziałek? W naszym miasteczku, a raczej tuż za nim, mieszkał samotny Żyd. Miał taką charakterystyczną brodę. Wtargnęli do jego domu, obcięli mu tę brodę ze skórą, do krwi. I potem natychmiast wygnali wszystkich Żydów ze swoich domów. Dzieci, kobiety i mężczyzn. Я пам'ятам тільки той крик огромний, галас. Пам'ятам, як вони, кобіти були в білих хустечках, то мені так вийшло до пам'яті. І дуже хустки окрите, і якісь мали клумок, якісь такі малютки зв'язані. Дуже кричали, дуже плакали, і їх садзоно до возу і вивожено. За Яшуни, там десь там їх розстрілювали. Литвині розстрілювали. Co pamiętasz z niedzieli 22 czerwca 1941 roku? Moja starsza siostra mieszkała w Williampolu. To były przedmieścia Kowna. Mieszkali na ulicy Żydowskiej, na której mieszkali wyłącznie Żydzi. Pierwszego dnia wojny Niemców jeszcze nie było. Miał miejsce pierwszy pogrom. Kto go zaczął? Litwini. Jacy Litwini? No ci, co mieszkali tuż obok. Sąsiedzi? Tak. Byli uzbrojeni w noże i motyki.
i zaczęli ludziom odrąbywać ręce. Zabili rabina i odrąbali mu głowę i włożyli ją do szafy ołtarzowej. I tak to było. Pogrom trwał 3 dni. Moja siostra i jej mąż mieszkali niedaleko rzeki. Udało im się uciec i tak przeżyli. Lipca rozpoczęło się mordowanie, początek masakry. Wszystkich zgromadzono w synagodze. Byli wszyscy mężczyźni, ja też tam byłem. Wieczorem przez okna wrzucili granaty do środka i wielu z nas zginęło. Kto wrzucił granaty? Litwini. Oczywiście, że Litwini. Nie było jeszcze wtedy Niemców? Nie. Niemców jeszcze nie było. Byli tylko Litwini, sami Litwini. W białych opaskach? Tak, mieli pozakładane na ramiona białe opaski. Gdy nocą wrzucili do synagogi granaty, zabili mojego brata Lejbka. Zabili wtedy ze 100 ludzi. Kiedy to było? Pomiędzy 6 a 7 dniem lipca 1941 roku. Pędzili tych Żydów i między nimi szedł ten Bęcka. Bęcka niós pod sobą otako garnek duży, a tam była kasza kartoflianna, rozumie? I on łyżko, ta kasza kartoflianna, w takich nerwach widocznie, jadł. Od to ja na swoje oczy wszystko widziałem. I kiedy on zobaczył, jak my szedliśmy z mamą, tak, to on od razu krzyknął tak: pani Adamowiczowa, ot, weź sobie na pamiątkę mój garnek. I ten garnek dał mamie. Kapitalny kowaль na cały Jaszuński okręg. Każdy miał że konie, każdy miał wszystko, trzeba było i konie porządkować, i wóz porządkować, wszystko, wszystko u Żyda. I kiedy ojciec jeździł do niego porządkować, jak to mówi się swoje, on zawsze mnie brał z sobą. No to ja tego Bęcki bardzo dobrze pamiętam. I on, biedny, też z lopatą kopał ten dół. Z tego okrzyk był nie halt, nie. Ale to było po litewsku. Powiedziano, no oni też w formach byli niemieckich, wszyscy w formach niemieckich, ale okrzyk był nie niemiecki. Trzeciego dnia zobaczyłem odciętą głowę naszego rabina. Czy to był rabin Zalman Osowski? Chyba tak. Widziałem jego głowę. Była odrąbana. W Kownie było takie Muzeum Wojny i była tam wysoka ściana od frontu tego muzeum. Mężczyźni żydowscy zostali ustawieni pod tą ścianą. Także kobiety i dzieci. I Litwini ich rozstrzelali? Tak. Zastrzelili wszystkich. Czy widziałeś to? Tak, widziałem. Razem z kolegą. Dokładnie obserwowaliśmy, co się działo przez małe okienko. Potem zmusili innych Żydów, aby zabrali zwłoki tych, co leżeli już rozstrzelani. I kazali je wrzucić do rzeki Niemen. Dzieci, które miały po 2-3 lata, nie rozstrzeliwano. Brali je za nóżki i uderzali o ścianę lub o ziemię. W ten sposób ich zabijali. Co się stało z Żydami z twojego podwórka? Kto ich zabił?
Litwini to zrobili. Czy byli już wtedy Niemcy? Niemców jeszcze nie było. Kiedy to dokładnie było? Chyba w poniedziałek. Niemcy przyszli dopiero następnego dnia. Od lipca 1941 roku następuje mordowanie ludności żydowskiej i tych elementów komunizujących na Ponarach. Dzienniki Kazimierza Sakowicza, który mieszkał obok i który spisywał dzień po dniu te akcje, pokazują ewidentny udział Litwinów w tej akcji. I ten oddział, który to robił, miał dowódcę niemieckiego, Martina Weissa, ale wykonawcami to byli Litwini. Ten oddział liczył 100-kilkudziesięciu ludzi. Było tam kilku Rosjan, no ale gwoli sprawiedliwości musimy powiedzieć, było tam też dwóch Polaków. Tak? 99% to byli Litwini pod dowództwem niemieckim i oni mordowali tę ludność żydowską i dokonali tej akcji, doszczętnie likwidując tę grupę narodowościową na tych terenach i na terenie etnicznej Litwy. Półtora kilometra od Jaszu, w lesie, tak? W tym lesie ogrodzone było jakieś część lasu kolczastym drutem, a to było lato, więc wszystkich tych Żydów i jaszuńskich i pozostałych spędzili wszystkich tam. Mężczyźni od razu kopali sobie dół, to znaczy rów kopali taki, rów. My z ojcem jeździliśmy tam, to ja widziałem to, ten rów. I widziałem, jak kopali. A ich tam rozbierali, tak? Kazali na kolana stać przed tym rowem i z tyłu strzelali po nich i oni padali tam. Kto żywy, kto jaki był, wszystko to do tego rowu. Najpierw zabrali wszystkich Żydów. I jednego rozstrzelali na taki dach się nazywał on. Chłownowicz dach. To jego rozstrzelali koło kościoła i tam wszystkich Żydzi wyginęli. On uciekał, to jego zabili i miał złote zęby, to te zęby wyciągali. Kiedy rozstrzeliwali, to dzieci małych nikt nie rozstrzeliwał, a za nóżkę brali, o drzewo stuknęli głową i wrzucili do tego. Ot tak to było tam. Jak przeżyłeś? 7 lipca wyprowadzono wszystkich Żydów na żydowski cmentarz. To byli sami mężczyźni. Wśród nich byłem także i ja. Miałem niezwykłe szczęście, ponieważ oni zastrzelili prawie wszystkich, a ciała wrzucili do dołu. Widziałem to na własne oczy. Gdzie to było dokładnie? Na cmentarzu. Dwa wielkie doły zostały wykopane, potem zastrzelono tam prawie wszystkich. To było tak, że Szames, stróż naszej synagogi, poprosił jednego z Litwinów o papierosa. I kiedy ten poczęstował go papierosem, wówczas Szames uderzył go mocno w twarz i zaczął go bić. Litwina pobił Szames? Tak, to było niezwykłe. Ale to był też szczęśliwy zbieg okoliczności, bo w tym momencie zrobiło się zamieszanie i myśmy uciekli. Ja skoczyłem do tyłu i schowałem się za drzewo. Kiedy to było? 7 lipca 1941 roku. Czy pamiętasz, jak nazywał się ten Szames? Nie jestem pewien, ale chyba nazywał się Shapiro. Czy on także zginął? Tak. Oczywiście. Czy ten Litwin był w tej grupie, którzy go mordowali? Tak. Uratować się udało się tylko mnie, matce i ojcu. 17 ludzi z naszej rodziny, dziadki moje, wszystkie krewne, leżą w Ponarach.
Моя жена уродилась в Кавногетті. Вона там була 90 днів. В останній день перед ліквідацією гетто винесли ворку зімняків зепсутих. Літевка винесла назвисько Кшиштопавичине. Вона була акушерка і була знайома родичів жони перед війною. Co widziałeś na własne oczy? Jak już mówiłem, na naszym podwórku mieszkali tylko Żydzi. I przyszli do nas Litwini i zaczęli nas zganiać wszystkich do jednego miejsca. Ale my akurat mieliśmy dobre kontakty z jedną litewską rodziną, ponieważ przyjaźniłem się z ich synem. Chodzi o tego Albinosa. Tak. Moja mama i ja przeszliśmy na sąsiedni ganek. I kiedy Litwini przyszli, moja mama zaczęła tam obierać ziemniaki. Padło pytanie, czy tu są jacyś Żydzi. Nie, tu nie ma żadnych Żydów, odpowiedział mój przyjaciel Albinos. I w ten sposób przeżyliśmy. I kiedy powstało to zamieszanie, wtedy wdrapałeś się na drzewo? Nie. Ja się schowałem za drzewem i natychmiast stamtąd uciekłem. Gdzie? Przybiegłem do naszego domu, no bo gdzie miałem się udać? I kiedy wszedłem do domu, nagle przyszedł miejscowy Litwin i Niemiec. Przetrząsali cały dom po to, aby coś zabrać. Znaleźli pozłacane puchary, srebrne świeczniki, wszystko zabrali i poszli. Kompletnie nie wiedziałem, co robić. Poszedłem do miasteczka, bo wiedziałem, że tam jest kilku życzliwych ludzi. I oni na szczęście zabrali mnie na wieś i tam ukryli. Tak więc dobrzy Litwini uratowali cię, zabierając ciebie na wieś. Tak. Czy pamiętasz nazwisko tej rodziny? Laszejtis. A jak miał na imię? Franciszek. Jak długo przebywałeś w getcie w Kownie? Byłem tam do 1943 roku. A potem? Potem zabrali mnie do Oświęcimia. Jak długo tam byłeś? W Oświęcimiu byłem 2 miesiące. Co było potem? Niemcy zabrali 200 dzieci i zawieźli nas do obozu w Landsbergu. To był obóz już na terenie Niemiec. I potem zawieziono nas do Dachau. W tym obozie byłem do 1945 roku. Czy to prawda, że Litwini odegrali główną rolę w wymordowaniu Żydów na Litwie? Oczywiście. W Schillele mieszkał tylko jeden Niemiec, ale Litwinów noszących białe opaski były setki. Setki? Tak, setki. Czy ktokolwiek z tych morderców był do tego mordu zmuszany? Nie było takiej potrzeby. Oni to całkowicie akceptowali. To byli tacy wolontariusze.
Bardzo dużo Żydów wymordowali Litwini. Ten batalion Impulavičiusa, policja. Niemcy też mordowali, ale Litwini są dużo wymordowali ludzi. Kiedy przyszli Niemcy, można było robić wszystko. I oni to robili. Niemcy nie bardzo chcieli robić takiej pracy. I oni robili to rękami Litwinów, Estonców, z Latwii, Ukraińcy. Antysemityzm był bardzo wielki przed wojną. I od razu znaleźli się ludzie, które Niemcy jeszcze tylko przyszli. Na przykład w Kownie, w garaż Litukas. Jeszcze bez żadnej komandy. Nic. Oni sami inicjatywę pokazali. Procent wymordowania ludności żydowskiej jest praktycznie w Europie najwyższy z wszystkich państw, jakie były zajęte przez okupację niemiecką. On sięga 96%. On ukazuje, jaka była znikoma pomoc od ludności litewskiej w ukrywaniu się Żydów, w niesieniu pomocy. Było totalne donosicielstwo. Moja siostra Liba została zamordowana przez człowieka, który mieszkał w Szilele i uczył się z nią w tej samej szkole. Czy to był Litwin? Tak, Litwin. Uczyli się w tej samej klasie. Jak to wytłumaczyć? Przecież oni się znali. Razem się uczyli. Nikt nie potrafi tego wytłumaczyć. Nikt. Ja znałem osobiście tego człowieka. Jak się nazywał? Był z rodziny Kwiatkauskas. Pamiętasz, jak miał na imię? Witautas Kwiatkauskas. Witautas Kwiatkowski. Trudno sobie wyobrazić, jak to ludzi, którzy wierzą w Boga, którzy byli katolikami, oni mówią, że byli katolikami, to zrobili. Ojciec, i co by nie zrobiła matka, wziąć dziecko i zabić. Proszę pana, tego nie mogę zrozumieć. Nie było normalnego wykształcenia. Wykształcony człowiek nie może wziąć dziecka i zabić jego. Nie może, kto by nie był ten dziecko. Dziś nad tym rowem stoi kamień, zwykły kamień i nadpis. I nadpis tam taki zrobiony, że nie podkreślono, że to Żydzi, a to ludzi z Oliśnickiego rejonu. O tak napisano. Nie ma jeszcze poważnej dyskusji w społeczeństwie litewskim na temat oceny, jakiejś głębokiej refleksji. Co się takiego stało w 1941 roku, albo inaczej, co spowodowało, że nastąpiło takie bardzo mocne, negatywne nastawienie wobec ludności żydowskiej, która tutaj przecież mieszkała od wieków? Pierwszy raz ja przyjechał w Ponary, jak my zwróciliśmy z matką w 1945 roku. Wynajmowali konia i pojechali z koniem do Ponar. Я бачив ті панари в 1945 році, коли ніц там не було, тільки ями і кості люди. І працювала комісія Бурденко з Москви. Дуже важко сказати правду. Яд Вашем дав тільки 80 людей. Тобто дуже мало. Тих przestępców було дуже більше. Тих мордерців було понад 4 тисячі. Вони не мали страху. То було можна. Ну і от цей гарник, навіть цей гарник і зараз мав вдома. Мама теж, то принесла мені якось пам'ятку Шимом. Бо ну, страшно любили того чоловіка. От. Подкови ніхт не привозив, ніхт не купував. Он сам викрентив, сам то все робив, розумієте? От тенденція.